Cześć, witam Was w kolejnym filmie, w którym chciałbym Wam przybliżyć program Darktable, który służy do wywoływania plików RAW. Jak doskonale wiecie, jestem bardzo dużym zwolennikiem fotografowania właśnie z wykorzystaniem tego typu plików, no ale jeżeli chodzi o tego typu pliki, to niestety musimy je czymś wywołać. Pierwszym programem, jaki przychodzi nam zawsze na myśl, jest program Lightroom, ale niestety jest to program płatny. Jego roczna subskrypcja to jest około 660-670 zł w zależności od kursu euro. I mówię tutaj tylko i wyłącznie o samym programie Lightroom oraz Lightroom Mobile z pominięciem programu Photoshop. Dobrze, ale co mamy właśnie darmowego? Jakie mamy inne opcje? Właśnie program Darktable, który jest powiedzmy 100% darmowym oczywiście odwzorowaniem programu Lightroom. Przejdźmy więc może do opisu krótkiego tego typu programu. Jest to program w 100% darmowy, jak zaznaczyłem, nie trzeba zakładać żadnego konta, nie trzeba za nic płacić, nie ma żadnych wersji trial, tego typu rzeczy, 100% darmowy program. Aby zdobyć ten program, należy wejść na stronę darktable.com, która pozwoli Wam ściągnąć pliki instalacyjne dla systemu Windows, Linux oraz macOS, co stwarza bardzo duże pole do manewru dla właśnie ludzi, którzy chcą korzystać bez względu właśnie na to, jaki system posiadają, a pamiętajmy o tym, że program Lightroom tylko i wyłącznie przeznaczony jest dla ludzi, którzy posiadają systemy macOS oraz Windows. Dobrze, po ściągnięciu, a właściwie w trakcie ściągnięcia tego programu już widzimy duży plus. Sam plik instalacyjny zajmuje w zależności od wersji około od 70 do 90 MB, co oczywiście jest dużym plusem, ponieważ program Lightroom, z tego co pamiętam, jego waga wynosiła w trakcie ściągania około 700 do chyba 900 MB w zależności od wersji, czyli 10 razy mniejszy jest program Darktable. Po uruchomieniu tego programu widzimy taki właśnie interfejs, który jest bardzo mocno zbliżony do interfejsu programu Lightroom. Tutaj zajmiemy się dzisiaj tylko dwoma jego opcjami, czyli stołem podświetlanym i ciemnią. Program oczywiście jest w 100% z interfejsem polskim. Mamy tutaj jeszcze w sekcji inne mapy, pokaz slajdów, tethering oraz wydruk, które uważam, że na potrzeby tego filmu możemy sobie pominąć. Dobrze, jeżeli przejdziemy do stołu podświetlanego, mamy tutaj całą gamę opcji, które służą do tagowania naszych zdjęć, edycji metadanych oraz podobnych tego typu czynności. W środku widzimy oczywiście zdjęcia, które zostały wykonane w 2019 roku. Tutaj akurat się poświetla maj oraz dwa dni majowe, czyli 23 oraz 11, czyli mamy ten interfejs bardzo zbliżony właśnie do programu Lightroom, a na dole nie widzimy miniatur zdjęć, a lata, i lata w latach zaznaczone są właśnie takimi słupkami momenty, w których zdjęcia zostały wykonane oraz ich ilość. Czyli powiedzmy, jak sobie wejdziemy na 2000, to jest 16 rok, mamy tutaj jak najwięcej zdjęć. W 2018 zdjęć jest nieco mniej, no w 2019 to już są tylko 3 zdjęcia, więc ten słupek jest minimalny. Czyli zakładam, że w momencie, w którym będziemy importowali zdjęcia do niego na bieżąco, pojawi nam się taka bardzo ciekawa fala i będziemy mogli, no właściwie co? Nie wiem, co będziemy mogli. Będziemy mogli po słupkach zweryfikować to, kiedy robiliśmy jakie zdjęcie. No, jest to troszkę kłopotliwe. Ok, przejdźmy więc do ciemni, czyli do modułu, który służy nam do edycji naszego zdjęcia. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to oczywiście bardzo wysoka jakość miniatur. Musicie tutaj wiedzieć jedną rzecz. Programy typu Lightroom, programy typu na przykład Capture One Pro mają celowo obniżoną jakość podglądu tej miniatury po to, aby działały nieco szybciej. Jest naprawdę ta miniatura na wysokim poziomie, co oczywiście ułatwia nam edycję naszego zdjęcia. I oczywiście widzimy podobnie jak w Lightroomie. Z lewej strony mamy historię, menadżer duplikatów, etykiety, próbnik kolorów oraz rzeczy, które nie są nam bardzo mocno potrzebne do edycji naszego zdjęcia. Natomiast prawa strona to już typowo moduł typowo edycyjny. Ta ikonka pozwala nam wyświetlać moduły, które są włączone. Aby włączyć taki moduł, na przykład poziomy RGB, wystarczy kliknąć w tym miejscu i możemy sobie dowolnie skonfigurować w tym momencie wygląd naszego programu, tak aby był bardzo mocno dostosowany do naszego workflow. Oczywiście u góry zapomniałem jeszcze dodać, że widzimy histogram, także wszystko jest powiedzmy w 90% zgodne z programem Lightroom. Dlaczego tylko w 90%? Dlatego, że gdyby to był 100% odpowiednik programu Lightroom,
a jest on niestety albo stety darmowy, twórcy tego programu mogliby się narazić na przykład na pozwy sądowe, w związku z czym projekt bardzo łatwo mógłby po prostu umrzeć. W tym momencie jednocześnie należy tak zbliżyć do programu Lightroom nasz projekt, a z drugiej strony tak bardzo go oddalić, aby właśnie ustrzec się przed jakimiś prawnymi tutaj konsekwencjami. Dobrze, jak to więc dokładnie wygląda? Program działa w sumie bardzo fajnie i bardzo szybko, ale drobna uwaga, aby ten program w ogóle działał, ponieważ na początku były duże problemy z jego stabilnością oraz z prędkością działania, musiałem posłużyć się tym menu, czyli ustawieniami Darktable oraz w opcjach podstawowych mamy sekcję CPU, GPU i pamięć, nieco się pobawić. Ja akurat generalnie zaznaczyłem tylko obsługę OpenSSL, ponieważ korzystam z Maca oraz liczbę wątków w tle ustawiłem na 2. Tu było chyba domyślnie 8, zmieniło się również na 0. Nie wiem dokładnie, czy ta opcja służy do tego, aby użyć wątków naszego procesora, czy są to wątki programu, jak to dokładnie tutaj producent określił. Bardzo ciężko jest znaleźć informacje na ten temat na stronie producenta, czyli na stronie darktable.com. Aczkolwiek bardzo łatwo i bez jakichś większych obaw możecie sobie tak dostroić program, aby działał jak najszybciej. Na początku działał nieco wolniej, podkreślam, po ingerencji właśnie w tym menu wszystko zaczęło działać w miarę poprawnie. Wynik, czyli nasz końcowy obrazek, który został wyeksportowany i który możecie teraz zobaczyć na ekranie, również jest bardzo wysokiej jakości. Dobrze, przejdźmy więc może do krótkiego podsumowania, dla kogo właściwie jest ten program. Na początek nie polecałbym go fotografom, którzy na przykład fotografują śluby i robią po kilkaset, po kilka tysięcy zdjęć na ślubach, ponieważ mogliby nieco stracić ze swojego workflow, ze swojej szybkości działania właśnie używając tego programu. Ale najważniejszym, powiedzmy, waszym zadaniem, kogokolwiek, kto będzie chciał używać tego programu, jest jego nauka. Jest on nieco inny pod kątem interfejsu, w związku z czym, jeżeli się go nauczycie, w tym momencie opanujecie wszystko. Jeżeli na przykład jesteście nowymi fotografami i chcecie przejść właśnie na fotografię w plikach RAW, z użyciem plików RAW, bardzo gorąco polecam tego typu program. A zaoszczędzone pieniądze, zaoszczędzone 660-670 zł możecie na przykład przeznaczyć na zakup 1 TB dysku SSD, możecie nieco dołożyć do jakiejś wypasionej karty graficznej, dzięki czemu ten program będzie działał na pewno jeszcze szybciej. Dobrze, to już wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że program Darktable Wam się spodobał i przynajmniej udało mi się przekonać Was do tego, aby spróbować zabawy z tym programem. Na początku oczywiście zabawy, w momencie, w którym nabierzecie większej wprawy, program staje się naprawdę mocarnym narzędziem w obróbce plików RAW. Dobrze, to już wszystko w dzisiejszym filmie, ja już się z Wami żegnam. Jeżeli film się podobał, oczywiście nie zapomnijcie dać kciuka w górę oraz nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału. To już wszystko, trzymajcie się, cześć!